I teraz do Polski, do tej iskry, o której mówił Pan Jezus. Sądziliśmy, że to może być ta iskra, bo tej iskry wypatrujemy, jak dzieci czekające na dobrego Ojca. Możemy być pewni, że bezbożny kapłan to lud apostatów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, o Jezusie Chrystusie i o iskrze z Polski, którą sam Jezus Chrystus obiecał Polakom pod pewnymi warunkami, chciałem dzisiaj z Państwem porozmawiać. O tej iskrze pewnie Państwo słyszeli podczas kazania w niedzielę Bożego Miłosierdzia, która zaledwie kilka dni temu była w naszych kościołach celebrowana. Ale chciałbym z Państwem też porozmawiać w kontekście społeczno-politycznym, a także eklezjalnym o książce Dereka Staliego pod tytułem Najlepsi Katolicy pod słońcem. Najlepsi katolicy pod słońcem brzmi butnie, brzmi arogancko, ale brzmi też pięknie, chyba, że spotkamy się z podtytułem tej książki Pożegnanie Irlandczyków z Kościołem. Widzą Państwo na okładce tej książki wydanej przez wydawnictwo czarne reportaż. Bardzo przejmujący, widzą Państwo katolicką, irlandzką rodzinę. Irlandia bowiem jeszcze do niedawna uchodziła za kraj ultrakatolicki. Jeżeli jacyś pobożni katolicy w miejscach sekularyzowanych chcieli podać przykład katolickiego kraju, to nie podawali wcale Polski, podawali Irlandię. Dlaczego? No, zobaczcie Państwo to zdjęcie sprzed kilkudziesięciu lat. W tej chwili Państwo je widzą na swoich ekranach. Spójrzcie Państwo na nie i zobaczcie: Szarobury Dom, olbrzymia rodzina wielopokoleniowa na domu, prawdopodobnie przy, przy okazji jakiegoś święta, święte obrazki, święte figury, wszyscy z różanciami w dłoniach. Tak jeszcze do niedawna wyglądała Irlandzka Prowincja. I tak jeszcze do niedawna, choć oczywiście. Nieco innej urody, nieco innej architektury, wyglądała prowincja polska. Co stało się w Irlandii takiego, że dzisiaj mówi się o tym państwie, o tym kraju, o tym narodzie jako o zlajcyzowanym, jako o niezwykle postępowym, będącym wręcz w awangardzie postępu. Otóż Derek Skali w swojej książce, a to wszystko ma wielki związek z iskrą, która może wyjść z Polski. Derek Skali w swojej książce opisuje proces upadku autorytetu Kościoła katolickiego w Irlandii. Opisuje go w sposób niezwykle przejmujący, bo oparty na faktach. Na takich faktach, jakimi i nas, tutaj Polaków, od lat się bombarduje. Od kilku lat w sposób niezwykle wzmożony trwa akcja obrzydzania nam kapłanów, akcja obrzydzania nam. Kościoła, akcja obrzydzania zakonnic. W Irlandii doszło do tego samego, i niestety w bardzo wielu momentach tej antyklerykalnej opowieści, ludzie, którzy ją snuli, tę opowieść, opierali się na autentycznych zdarzeniach, na faktach, na skandalu wykorzystywania seksualnego nieletnich, na skandalu takiej instytucjonalizacji krzywdy w państwie irlandzkim, jakim były pralnie sióstr Magdalenek. To jest sprawa, która do Polski mniej się przebiła niż skandale seksualne. Chodziło o to, że ofiary przemocy w rodzinie, ale też kobiety, które zaszły w ciążę poza małżeństwem, były w irlandzkim kościele traktowane w sposób niezwykle Powiedziałbym w sposób specjalny, o to będzie najlepsze sformułowanie. Dlaczego? Dlatego, że trafiały pod opiekę zakonnic, w czym jeszcze nie ma oczywiście niczego złego, ale były tam w sposób zaskakujący wręcz zniewalane, pozbawiane wolności i godności. Tak przynajmniej wynika z tej książki i tak wynika z wielu reportaży, które przez Irlandię się przewinęły. My również w Polsce mamy dzisiaj do czynienia ze skandalami seksualnymi ze skandalałami homoseksualnymi, jak ten w Dąbrowie Górniczej, o którym Państwo wiedzą bardzo dobrze, że ksiądz został już tam oskarżony o zaniechanie pomocy mężczyźnie, który przyszedł do niego, spożywali razem prawdopodobnie narkotyki i półtora roku więzienia grozi temu kapłanowi. A to tylko przecież wierzchołek góry lodowej. Tak jak my dzisiaj bombardowani jesteśmy takimi informacjami, tak byli bombardowani Irlandczycy. No, u nas nie ma tego, tego systemu pralni Magdalenek. U nas od czasu do czasu próbuje się jakieś siostry zakonne pokazać w bardzo złym świetle, ale to jeszcze nie działa tak, jak w Irlandii. A jak zadziałało w Irlandii? Otóż, szanowni państwo, Irlandia w latach 70. przystąpiła do Unii Europejskiej. My, Polacy, jak wiemy, w roku 2004 za chwilę będziemy obchodzić 20-lecie wstąpienia do Unii Europejskiej, albo jak chcą. Niesamowici entuzjaści tego wejścia wręcz mówią o uniowstąpieniu w sposób oczywiście bluźnierczy. W latach 70. Irlandia wstępuje do Unii Europejskiej i jest to jeszcze kraj jak z tej fotografii, którą Państwu pokazywałem, i jak z fotografii na tej okładce. Jest to kraj, w którym 98% ludzi. Przyznaje się do wiary katolickiej, i ponad 90% ludzi chodzi do kościoła co niedziela. A ponad 80% więcej niż raz w tygodniu. I co dzieje się po wejściu Irlandczyków do Unii Europejskiej? Otóż już w roku 78 mamy pierwszą zmianę w moralności katolików, tą zadekretowaną odgórnie. Otóż powstają finansowane z zachodnich. Pieniędzy, z pieniędzy Unii Europejskiej, innych państw Unii Europejskiej, o środki walczące o tak zwane prawa kobiet. Wtedy jeszcze się to inaczej nazywa. W 1978 roku mamy w Irlandii do czynienia z przyjęciem ustawy o dopuszczalności środków antykoncepcyjnych, które do tej pory były zakazane w ogóle. I wtedy pierwszym takim krokiem, furtką z naszej perspektywy ludzi żyjących w roku 2024, wydawałoby się, że furtką wręcz niezwykle niewinną, Środki antykoncepcyjne tylko dla małżeństw i tylko na receptę. To są te furtki, przed którymi my zawsze ostrzegamy, bo ta furtka sprawiła, to uchylenie, drobne uchylenie tej furtki sprawiło, że lobby europejskie, lobby antykatolickie w tę uchyloną furtkę wsadziło swoją brudną antykatolicką stopę w swym ubłoconym i utytułanym innymi odchodami bucie. I przeorało przez 50 lat, niespełna 50 lat, piękny katolicki irlandzki naród. W 1967 roku, czyli tuż przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, Irlandczyków zaczyna się promowanie z pieniędzy brytyjskich wtedy, zaczyna się promowanie aborcji w Irlandii dla irlandzkich kobiet. W jaki sposób? W taki, że przyjeżdżają. Przypływają statki, przyjeżdżają samochody i zabierają Irlandki do Anglii na aborcję. Stają to Państwo skądś? Pamiętają Państwo te statki na Bałtyku, placówki aborcyjne pływające po wodach międzynarodowych? Dokładnie ta sama historia próbuje być zrobiona tutaj. Ale wtedy, w 1968 roku, mamy do czynienia w Irlandii z referendum o tym, czy aborcja powinna być dostępna. I to w bardzo niewielu przypadkach. Wtedy jeszcze dwie trzecie Irlandczyków opowiada się za tym, aby absolutnie nie uchylać tej furtki. Kolejnej furtki, można powiedzieć, albo tej samej furtki, tylko trochę szerzej. Szanowni Państwo, badacze historii najnowszej Irlandii, no Derek Skary skupiał się na czymś innym, skupiał się po prostu na upadku autorytetu Kościoła, do czego zaraz jeszcze wrócimy. Podkreślają, że fakt, iż wtedy. Mimo zmasowanej propagandy brytyjskiej i zmasowanej propagandy europejskiej, Irlandczycy odrzucili możliwość zabijania dzieci nienarodzonych. Było to zasługą niewielkiej, dobrze zorganizowanej grupki Pro-Life Adadment Campaign. Znają Państwo takie dobrze zorganizowane, nieliczne, ale przekonane o e, prawdzie, o tym, że służą. Bogu i Dzieciom Nienarodzonym organizacje w Polsce? W dniu, w którym do Państwa mówię, te organizacje, między innymi, organizują marsz w Warszawie w obronie Dzieci Nienarodzonych, bo i w Polsce próbuje się teraz zabijać te dzieci. Warto takie organizacje wspierać, to przy okazji. I co dalej, Szanowni Państwo? Wejście do Unii Europejskiej, brytyjska i unijna propaganda trwają w Irlandii. Trwają... Irlandczycy bombardowani są informacjami o kolejnych duchownych, w tym duchownych niezwykle znanych z telewizji i z radia, w tym o biskupach, którzy molestowali nieletnich. Niektóre z tych informacji okazują się nieprawdą, fejkami, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Inne, niestety, okazują się wstrząsającą prawdą, ilustrującą kryzys w Kościele. Mamy rok 2015. I ten sam naród, który Państwo widzieli na tym zdjęciu, które demonstrowaliśmy na początku. Dzieci, prawdopodobnie te same dzieci, które stoją na tym zdjęciu, albo pokolenie tych dzieci, już jest dorosłe, już jest w sile wieku, i odwraca się referendalny wynik. Dwie trzecie osób w 2015 roku sprawia, że w Irlandii. W referendum, jako pierwszym kraju na świecie w referendum przyjmuje się ustawę o homomałżeństwach. To jeszcze nie aborcja. 2015 rok. Pierwszy, wielki, milowy krok do narodowej apostazji Irlandii. 2015 rok to rok, który sprawia, że za chwilę do władzy dochodzi taki irlandzki Robert Biedroń. Dochodzi do władzy i do niedawna, bo trzy tygodnie temu zrezygnował, premierem irlandzkiego kraju jest o, czynny, otwarcie przyznający się do swoich skłonności e, homoseksualista. Żyjący ze swoim partnerem i obwodzącym go po szczytach Unii Europejskiej e, tam, gdzie się czasami przywozi małżonki na spotkania głów e, państw czy szefów rządów. 2018 rok, czyli zaledwie trzy lata później prawie 70% Irlandczyków głosuje za tym, żeby aborcja w Irlandii była dostępna do 12 tygodnia ciąży bez żadnych warunków. Czyli ten najbardziej radykalny projekt, który w dniu, w którym do państwa mówię te słowa, jest procedowany w polskim sejmie. Irlandczycy przegłosowali w referendum. Nie mieli żadnych wątpliwości, ale skąd mieli mieć te wątpliwości? Kto miał prowadzić kampanię Przeciwko aborcji w Irlandii, jeżeli do głosowania za, zachęcała lewica, już wtedy rządząca, centrum i bardzo duża część prawic. I powiedzą Państwo, a co z kościołem? No, tym kościołem, którego przewinienia udokumentowane są na już 500, na 400 stronach tej książki. Arcybiskup Irlandii, Diamond Martin, tak się nazywa, następca prymasa Irlandii, opisanego w tej książce, który tuszował nadużycia seksualne kleru. Zagłosował przeciwko, rzecz jasna. Ale sądzą Państwo, że zachęcił w 2018 roku do tego, aby Irlandczycy też głosowali przeciwko? Nie. Powiedział, że zostawia swoim owcom pasterz. Zostawia prawo wolnego wyboru, bo wolność wyboru w demokracji jest najważniejszą cnotą. Do tego doszedł Kościół Katolicki w Irlandii. Zresztą, ja rozmawiałem osobiście z arcybiskupem Martinem, potem na jednym z rzymskich synodów, i podczas takiego spotkania arcybiskup Martin powiedział, że i tak nie wiadomo, czy wynik nie byłby jeszcze bardziej proaborcyjny, gdyby Kościół Katolicki w Irlandii, który nie ma już zagroż zaufania, inaczej. Który nie cieszy się już żadnym zaufaniem u Irlandczyków, nie byłby yy, niemilczący w tej sprawie. Czyli sugerował arcybiskup Martin, że gdyby kościół powiedział: Głosujcie przeciwko aborcji, jeszcze więcej ludzi zagłosowałoby za. Do tego doszedł katolicki irlandzki naród. Szanowni Państwo, mam tutaj przed sobą yy, cytat z Ojca Trapistów. Z opata trapistów, ojca Jean-Baptiste Chattard, z XIX wieku żyjącego kapłana, który w swym arcydziele dusza apostolstwa zapisał następującą maksymę: Święty ksiądz to gorliwy lud. Gorliwy kapłan to pobożny lud. Pobożny kapłan to już tylko uczciwy lud. A tylko uczciwy kapłan to już bezbożny. Lud. Po irlandzkim głosowaniu z 2015 roku, a jeszcze bardziej po irlandzkim głosowaniu z 2018 roku, możemy być pewni, że bezbożny kapłan to lud apostatów. To jest ten dopisek, który tutaj do ojca Szotarda musimy dodać. Bezbożny kapłan to lud apostatów. A iluż bezbożnych kapłanów. Było wtedy w Irlandii i ilu eksponowały bardzo chętnie media. Iluż bezbożnych kapłanów mamy dzisiaj w Polsce i iluż eksponują z radością media? Jestem wciąż przekonany, że kapłanów prawych, gorliwych i wierzących w Polsce jest więcej. I wszystkich Was, czcigodni kapłani, pozdrawiam. Ale to nie Was eksponują media. Co więcej. To nie was eksponują media katolickie. Bo i tutaj coraz częściej słyszymy o tym, co jest cnotą w demokracji z ust kapłanów, tak jak z ust arcybiskupa Martina. I teraz do Polski. Do tej iskry, o której mówił Pan Jezus. Do tej iskry, którą lubimy się chlubić, szczycić, że to do naszej rodaczki o nas powiedział, że Polskę. Pan Jezus, że Polskę szczególnie umiłowałem i jeżeli pozostanie wierna woli mojej, to wywyższę ją w potędze i świętości. Rozmawialiśmy w tym programie o tym zdaniu kilkukrotnie. Podkreślałem zawsze, że nie ma determinizmu dziejowego, że Pan Bóg może chcieć pewnych rzeczy od nas, ale my musimy tych samych rzeczy chcieć od siebie. Musimy chcieć spełnić tę wolę Bożą, którą Jezus Chrystus podkreśla w tym warunkowym dla nas zadaniu, w tej warunkowej dla nas obietnicy. Dziś jest w Polsce odrobinę tak, jak w Irlandii. Nie udało się tym wszystkim, którzy próbowali z, Ir z Polski zrobić drugą Irlandię, i to nie mówię o Donaldzie Tusku. Pierwszych swoich rządów, kiedy chciał ten system gospodarczy irlandzki naśladować i sukces ekonomiczny tego kraju, tylko mówię o upadku całkowitym autorytetu Kościoła. Próbuję to się zrobić bardzo intensywnie. Państwa nie muszę przekonywać, bo widzieli Państwo już nie jeden program na naszym kanale i nie jeden program jak katolik, że jest to systemowa walka z Kościołem, która ma na celu konkretne osiągnięcia. I tymi osiągnięciami mają być, ma być przeoranie postchrześcijańskiej jeszcze cały czas, moralności Polaków. A w tym kraju, mimo dziesiątek miliardów euro i dolarów, w cały czas nie udało się zalegalizować małżeństw homoseksualnych, cały czas nie udało się zalegalizować aborcji. Co więcej, ten kraj mo, możemy mieć bardzo różne pretensje do poprzedniej władzy. Państwo wiedzą, że ja osobiście i portal, w który współtworzę, te pretensje wyrażał. Ale to poprzednia władza tej aborcji w Polsce zakazała. Sądziliśmy, że to może być ta iskra, bo tej iskry wypatrujemy, jak dzieci czekające na dobrego ojca. Że to może być ta iskra. Dziś wszystko może się odwrócić. Co więcej, jeżeli w Irlandii do głosowania za aborcją w referendum zachęcali zarówno lewicowcy, centrowcy, jak i duża część prawicy, to coś takiego może zdarzyć się i w Polsce. Nie wierzą Państwo, w część prawicy, to przyjrzyjcie się Państwu deklaracjom Mateusza Morawieckiego, który zaraz po tym, jak przestał być premierem, tak bardzo przeżył to, że już nie może rządzić, że zadeklarował, że on był zawsze przeciwnikiem naruszania tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Zobaczcie Państwo wypowiedzi innych zbliżonych do Morawieckiego wypowiedzi polityków Pisu. W dniu w którym mówię do Państwa, nie wiem jeszcze, jakie zostały podjęte decyzje dotyczące projektów w Sejmie. Ale sam fakt, że takie projekty się pojawiają, że ktoś jest w stanie złożyć w Polsce, a przecież składają to ludzie wybrani przez Polaków, projekt o zabijaniu dzieci do trzeciego miesiąca ich płodowego życia. Jest absolutnie wstrząsający. Sam fakt, że w momencie, w którym mówię to do Państwa, nie ma reakcji episkopatu, jest godzina w tej chwili 9.25, kiedy nagrywam te słowa dla Państwa. Za trzy godziny ma, mają być te projekty procedowane w Sejmie. Namawiałem Państwa i namawiam nadal do tego, żeby dzwonić do posłów i mówić, co Państwo o tym sądzą, ale apelowałem też do biskupów, do episkopatu o przypomnienie. Że grozi każdemu posłowi ochrzczonemu ekskomunika za poparcie aborcji. Grozi brak katolickiego pogrzebu. Wiedzą Państwo, że nie doczekałem się ani ja, ani Państwo takiego oświadczenia ze strony episkopatu, takiego przypomnienia. Być może za jakiś czas, przy drugim czy trzecim czytaniu, się tego doczekamy. Ja lubię mieć nadzieję, tylko mam wrażenie, że, yy, że tym razem. Ta nadzieja jest płonna. Szanowni Państwo, my nie ustawajmy w naszej walce. W tej walce, do której Państwa za, e, zachęcałem, czyli do dzwonienia do posłów, cały czas można to robić, bo przecież to m, tylko pierwsze czytanie za nami, ale też w naszej duchowej walce, w naszej duchowej walce umacniania Polski w dziejowej misji, bo narody miewają misję. I narody bywają osądzane przez Pana Boga. Narody bywają przez Pana Boga wybierane. Najsłynniejszą historią jest oczywiście wybranie narodu pierwszego wybranego. Mamy to zapisane na kartach Pisma Świętego. Ale ten naród w pewnym momencie zdradził. No, ba, zdradzał wielokrotnie, ale zabił swojego zbawiciela. Przez wiele stuleci potem trwającej historii zbawienia, aż do dziś, Pan Bóg. W swej mądrości wybierał pewne narody, dawał im pewne atrybuty i pewne okazje do tego, aby czyniły dobro. Wybrał Rzym na miejsce wzrostu swojego kościoła. Wybrał Francję na miejsce pierwszego ochrzczonego pogańskiego kraju. Wybrał w pewnym momencie Pan Bóg Irlandię i irlandzkich mnichów mieszkających na Małej Wyspie po to, żeby zachowali dziedzictwo starożytności, nie tylko, tej, nie tylko antyku Grecji, e, mądrości starożytnych filozofów greckich i e, rzymian, ale też starożytnego chrześcijaństwa, bo to irlandzcy mnisi na małej wyspie żyjący, ale bardzo zaangażowani, wybrani przez Boga do tego, żeby ocalić i przepisać tamtejsze manuskrypty, tamte manuskrypty w 5, 6, 7 wieku byli wtedy wybrani przez Boga. Irlandczycy bardzo długo oddawali Panu Bogu chwałę, ale kiedy zaczęli oddawać ją komuś innemu, nie Bogu, a Mamonie, można by powiedzieć, przestali cieszyć się też błogosławieństwem Bożym. Pan Bóg wybrał kiedyś Polaków. Wybrał Polaków jako katolicki naród w tej części Europy, który nie podda się na przykład rewolucji protestanckiej który nie będzie zabijał królów, który przyniesie światu mnóstwo męczenników w wojnach ateistów z satanistami, jak na przykład w II wojnie światowej. Wybrał Polskę i Polaków do tego, żeby w XXI wieku, przynajmniej na początku XXI wieku, być najbardziej wierzącym, najbardziej pobożnym, najbardziej katolickim z europejskich narodów. Obiecał nam. Że stąd może wyjść iskra, ale może, nie musi. Wiele w tej sprawie zależy od nas. Jest taka stara chrześcijańska maksyma, która mówi, żebyśmy modlili się tak, jakby wszystko zależało od Boga i ufali tak, jakby wszystko zależało wyłącznie od Niego, ale pracowali jednocześnie tak mocno, jakby wszystko zależało tylko od nas. I w dniu, w bardzo smutnym dniu, w którym w polskim parlamencie wybrańcy katolickiego jeszcze do niedawna narodu głosują nad tym, czy można zabijać niewinne dzieci, pozostawiam Państwa z tą refleksją. Czy iskra rzeczywiście wyjdzie z Polski? Czy my możemy się do wskrzeszenia tej iskry i wskrzeszenia nadziei jeszcze jakoś przyczynić? Szczęść Boże.